Hej, hej, hej. Witam was bardzo serdecznie. Gramy znowu w Isaaca i w następnym tygodniu postaram się wrócić do Shantae, bo ileż można to, wiecie, odkładać. Weźmiemy sobie dzisiaj Magdalenę. Chciałbym wejść w trzy pakty z diabłem. Bo wiecie, ja chcę sobie odblokować fajną postać. To znaczy, co do tej postaci, i chyba to już mówiłem, są takie mieszane odczucia. Okej, tej muchy nigdy nie miałem i jak widzę, ona się zachowuje jak te takie flaki, które chodzą właśnie po ściankach. Jestem ciekaw, czy ona jakoś atakuje, czy coś w ten deseń. Zobaczmy. Nie będę niczego robić, sam jestem ciekaw, jak to tutaj wyniknie. Tutaj będę mógł do nich sobie postrzelać, a tutaj... Okej. Trudno stwierdzić, co nie? Dobra, to wyjdzie w praniu. Na razie sobie zrobimy tak. Strasznie mnie wkurza to, że mam dwa save'y w tej grze i w tym pierwszym save'ie idzie mi całkiem nieźle. Tutaj mi idzie tak sobie, wszak tylko dwa razy pokonałem serce matki. No ale cóż, mam nadzieję, że dojdzie do tego magicznego momentu, kiedy już będę mógł jej bombasa pokonać. Walczyłem też z Delirą, ale to jest dosyć ciężkie. W sensie udało mi się przy ulepszonych statach, chyba miałem dwa razy silniejsze obrażenia, o ile dobrze pamiętam. Udało mi się połowę życia zabrać właśnie Delirze. I to i tak nie jest tak dużo. Te niektóre ataki były dość wkurzające. A! Czyli dobra, czyli ta mucha zabija. Zabija, o ile oczywiście coś jej dotknie, a to z tym może być różnie, nie? Bo przeciwnik musi być przy ściance. Bierzemy sobie zapałkę. I co? I to koniec. Nie ma nic więcej. No git. No to ciśniemy do bossa. Walczymy sobie z bliźniakami. O. To jest właśnie ten moment, w którym fajnie mieć tę muszkę. Ona nie zabiera jakoś bardzo dużo tej energii. A, i też widzę, że fajną rzeczą jest to, że przeciwnicy traktują ją jak nas. Czyli oni wykrywają, że ta mucha jest jakby ich oponentem i starają się ją zniszczyć, przez co wchodzą w nią. To jest fajne. O właśnie, i to też powoduje, że większość tych much poszła za moją muszką, a nie za mną. Spoko opcja, zwłaszcza przy takich przeciwnikach, którzy właśnie podążają za nami, a tych jest zresztą całkiem sporo. Okej, tu niewiele zrobię, bo nie mam bomb. W ogóle mam bardzo mało rzeczy, jakby tak zastanowić. Tu też nie mogę wejść. Tutaj. Ta plansza wydaje się całkiem spora. Ciekawe, czy się będę musiał cofnąć. To znaczy na pewno, bo nawet jeżeli tu jest boss, to będę musiał jeszcze iść do tego pokoju z koroną. Tak, tu będzie boss. No dobra, to najpierw sobie porozwalajmy te kupska. O, widzicie, jakie rzeczy można wydobyć z siebie. Czarne monetki, a raczej monetka, bo była tylko jedna. No dobra, myślę, że tu możemy postawić bombę. Gdzie git? Wtedy automatycznie będę mógł tutaj coś fajnego zdobyć. O tak, o to właśnie mi chodziło. Tego skarbu brać na razie nie będę, bo mam tylko jeden klucz.
to jest właśnie to, że jak mam jeden klucz, to przydałoby się go jednak wykorzystać na zdobycie jakiegoś itemka. O, mamy kolejnego sojusznika. Rozkładające się dziecko. Tak, to jest dokładnie to, co lubię. Dobra, pójdźmy jeszcze do tych pokoi. Może coś ciekawego się tam znajdzie. A, przez te kolce nie przejdę. O, jest, okej. Okay. Jest zazdrość, o ile dobrze pamiętam. Envy, to chyba tak właśnie to brzmiało. Dobra, na tego przeciwnika raczej ta biała muszka się nie przyda, bo on mnie nie goni, on się tylko rozdwaja. Okej, okay, teraz już mamy małe pokerfejsy, więc spoko. To nie jest ogólnie jakiś trudny przeciwnik, ale chyba o wiele trudniej jest, jak mamy parę tych przeciwników. Dobra, zaryzykuję. Fuck! Czemu ja liczyłem, że ta bomba to poruszy? No w sumie mogłoby tak być, nie? You feel cozy. Ile niebieskich serduszek dostałem. Okej, okay, znowuż podwójny boss. Tak, poprzednio byli bracia. Tutaj też mamy wręcz dwa identyczne stworzenia, które nas gonią. Okej, okay, już jedno. O, udało się. Odblokowałem piwnicę. Basement Boy. Damage plus range up. Okej. I teraz oczywiście to się wiąże z dużym ryzykiem. Kurde, to się wiąże z dużym ryzykiem, ale... Ja tak naprawdę wziąłem to tylko i wyłącznie właśnie dla odblokowania. Jednej postaci, więc zostały przede mną jeszcze jeden pakt przede mną został. Wolę jednak serduszko. Mam nadzieję, że no to się liczy raczej jako pakt, bo to raczej nie ma znaczenia, że ja odrzuciłem to. Cyrograf tak czy siak został podpisany, więc cóż. Panie diable, proszę to uwzględnić. Nietoperz Kononowicz, którego żeśmy rozwalili. Tak, tutaj wypadałoby właśnie mieć sporo tych niebieskich serduszek, skoro czerwonych mamy kilka, tylko parę. Oczywiście przy paktach z diabłem no, zdarzają się sytuacje, że nie musimy oddawać czerwonych serduszek, możemy oddać na przykład niebieskie. I to się wydaje często bardziej korzystne, ale... Zobaczymy jak będzie. Okej, okay, kupsko z dubska. A, i chciałem też powiedzieć, że o ile poprzednie odcinki Isaaca były tak powiedzmy bardzo nagrywane, tak... No to trochę sobie przeleżały na dysku, zanim je wrzuciłem. O tyle ten wgram jutro. Tak, czyli on jest nagrywany w piątek, a wstawię go w sobotę, bo nie posiadam żadnych innych filmów. Właśnie nawet w sumie co niedzieli jeszcze nie nagrałem i nawet nie wiem co mam nagrać, więc luz. O, mam trzecie serduszko, a jak do tego doszło? Kiedy to się stało?
No, nieważne. No dobra, to co, przechodzimy sobie. A chwila, ja tutaj coś brałem? Właśnie, bo tak sobie eksploduje. Nie, no dobra, byłem. Byłem w tym Crown Roomie, czy jak to się tam nazywa. I w sensie ja to tak nazywam, okej. Okay. To jest większa wersja... A nie, dobra, to nie jest większa wersja tamtej dwójki, bo tamten jeszcze... Jego mniejsza wersja wygląda zupełnie inaczej. Ale pokonamy go. Jest git, HP up. Pakty z diabłem. Tyk, tyk, tyk. Właśnie, co by tutaj... Zobaczmy, co mi to da. W sensie nie do końca mi się podoba taki układ, nie? Bo... w sumie to jest o wiele lepsze, tak mi się wydaje przynajmniej. Zrobimy tak. No i mam tego szatana, jest spoko, ale nie o taki pakt mi chodziło. Ja chciałem coś innego tutaj zrobić. Chwila, jeszcze możemy mu coś poddawać. The World, to się w sumie przyda. O. Fear Shot. No i git. Dobra, w sumie cofnę się. Tam jest połówka serduszka, więc czemu by jej nie wziąć? A Waddle do sobie zostawimy... Właśnie nie wiem, póki są małe plansze, to jeszcze może nie będę z tego zużywać. Chociaż wiecie, to ta karta mi się może gdzieś zapodziać. Może być dużo kart Tarota na mojej drodze i po prostu nie będę zwracać uwagi. I ani się obejrzę, to ona gdzieś tam zostanie zostawiona. No ale nic. Caves 2. Okej, okay, mamy kukurydziane muszki. Raczej mieliśmy. I teraz pójdźmy może tym wąskim korytarzykiem. Jezu, nie o to mi chodziło. A no tak. Tam muszę mieć trochę mniej życia, żeby wejść. A jakoś szczególnie no nie mam potrzeby, żeby sobie zabierać to życie. No dobra. Póki co, to wszystko nas na manowce prowadzi. Mamy taki ogromny krzyż, który nas nie zaprowadził do żadnego sensownego miejsca. To jest dość specyficzny poziom, dlatego że odczuwam, że jest bardzo mało przeciwników na nim. A, no tak, nie mam klucza. Teraz co zrobić, nie? Przydałby się klucz. Bez dwóch zdań. Myślę, że ryzyko było warte tego. A ty, mój drogi, się nie ukryjesz. Nie ukryjesz się. Jest klucz. To się cofamy. A nawet nie jeden klucz, tylko trzy klucze, więc tym lepiej dla nas. O. Crossed Blast. Okej. Okay. Czyli będziemy mieli bomby jak w Bombermanie.
Nie wiem w sumie, czy w tej grze to lepiej, czy gorzej. W sumie to zależy. Zresztą tak jak ze wszystkim. No, robaczki, gincie. I ciśniemy. Okej, stosunkowo prosty boss, przy którym oczywiście musiałem stracić serduszko, no bo jak żeby inaczej. Im bardziej zarąbana plansza tutaj tymi kamieniami i tym podobnymi, tym właśnie jest gorzej, nie? Mam pearls. Okej, wchodzimy. Szkoda, że właśnie znowu się diabeł nie pojawił, no ale cóż. The world. A, już sobie tego użyłem. To chyba mi... Tak, to mi podmieni, ale mogę sobie raz tego użyć. Fuck, bad trip. To sobie użyłem. Czasami jest tak, że te statuły nie uspokajają się. Okej, wiem, że tutaj się będę musiał cofnąć, ale dobra, już sobie... Już sobie ugaśmy te ogniska, pokonajmy wszystkich stąd. Za chwilę tam przejdziemy. Teraz może tutaj. Okej, mamy serduszko, czyli tak jak chciałem. Właśnie, powiedzcie mi, co daje to zaściemnienie? W sensie, ja wiem, że to kubsko powoduje, że jest taki tak trochę ciemniej, jak się rozwali, ale czy to jakoś realnie wpływa na grę? Czy to tylko tak wizualnie? Ma nas nastrajać jakoś na walkę czy coś, nie wiem. Okej, to całkiem prosta walka była. To teraz idziemy sobie po itemka. W sumie fajne jest właśnie do gaszenia tych ognisk. To bombsko, które mamy. Rzeczywiście się sprawdza, nie? Więcej naraz może ich skosić. I to jest spoko. Teraz myk. Szub dałup. Ale to mi zabierze to serce. I nie jest to jakaś moc, którą ja bardzo lubię. Więc pozwólcie, że tego nie wezmę. Fuck. Czemu ja to zrobiłem? Okej. Chciwość. No. Czy się opłaciło? No, raczej tak. Mamy dużo hajsu, tylko ja tutaj wszedłem bardziej z takim podejściem, że dobrze byłoby wydać ten hajs. No ale cóż. Tutaj. Ja się właśnie zastanawiam. Chyba nie będę szedł tam. Chociaż może. Tu jest coś ciekawego w ogóle. Coś takiego, wiecie, co by mi zrobiło dzień. Co by mnie ustawiło. Nie, dobra. Idziemy już do bossa. Nie będziemy tutaj eksplorować wszystkiego. Jakoś mi się nie chce. Może to przez tą odkrytą mapę, nie? Że odkryłem ją i już mi się nie chce szukać, co gdzie się znajduje. Fuck!
A, czyli to się nie wyłącza jednak. Okej, diobeł. Dwa diobły. Teraz musimy uważać. O, dobra. Dziwka Babilonu. To jest jakiś przedmiot, który posiada Ewa na samym początku. O, jest git. No dobra, to weźmy sobie... Co by tu wziąć właśnie? Weźmy to. O, udało się Azazela odblokować. W sumie nie potrzebowałem tego, ale... I nawet nie wiem, co to robi. No ale właśnie zrobiłem to, co chciałem, czyli odblokowałem Azazela i już pewnie w następnym poziomie będę nim grać. Co wy tutaj, monstro, chcecie ode mnie? A. Jezu, to takie... Nagle poziom trudności się tutaj trochę podwyższył. Chociaż nie, no monstro to nie jest jeszcze aż taki duży przeciwnik, ale nie wiem, czy ten monstro nie jest powiększony w porównaniu z tym takim randomowym, który się pojawia. A zrobię tak. A? The Lovers. Co mnie zabiło? A. Nowy kutwy. Okej, okay, mówiąc o tych flakach, które się poruszają tak jak mucha, to właśnie o to mi biegało. Teraz tak bez kontekstu, nie? Tak, flaki, które poruszają się jak mucha i tak co? Ale wy wiecie, o co biega. Okej, okay. Tu jest tęczowe gówno LGBT, które nam pomoże. Być może nam pomoże, nie wiem, zależy, bo pewnie... No ono się przydaje, jak macie te stałe serduszka, nie? Zużyte. A tak to raczej niewiele ono nam zmienia. O, jest sklep. I teraz tak, wezmę to. I see the future. Wezmę to. Trochę hajsu oddamy. Tak jak do 50, jeśli oczywiście się nie rozwali. O, jest. Dobra, 55 myślę, że styknie. A, fajnie. Miałem taką schizę, że to mi pozwoli się przenieść do jakiegoś sekretnego pomieszczenia. No to nie jest sekretne pomieszczenie. W żadnym wypadku. Fuck! Don't swallow it. A wodę chyba to, będę miał dłuższe strzelanie. No, właśnie zrobiły to, co chciałem, żeby zrobiły, czyli za tą muchą ruszyły w pogoń. Nie, 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 nie. I znowu już muszę sobie przypomnieć, czy ja byłem w tym pokoju z itemkami? Chyba nie. Nie, no nie byłem. No dobra. I tu też nie ma itemków. Tutaj. W sumie tamten klucz jest trochę bez sensu. Znaczy, jeżeli latacie, to oczywiście wszystko moglibyście sobie z łatwością zdobyć, ale tak to nie ma zbytnio sensu. Oki. Okay.
Tej skrzyni też nie wezmę. To. Tu mamy ten dodatkowy pokój. Znaczy dodatkowy, specjalny. Może w tym odcinku nie będę brać tych pilsów, bo mnie to trochę drażni. Okej. Fuck. Nie do końca o to mi chodziło. Znaczy w sumie fajnie tak strzelać. Potrójnie. To na pewno na wielu bossów się przyda. No a my właśnie zmierzamy w kierunku bossa. A no tak, matka. Tamta łapa starej była tylko przed smakiem. Proszę tutaj nie krzyczeć. Nie ma takiego indoktrynowania dzieci. No. No i git. Mamy speed up, czyli łyżkę. I wchodzimy sobie do środka. Tak, czy tutaj się opłaca wchodzić? No, zobaczymy. Okej, ci przeciwnicy byli w miarę prości. Ten w sumie też i nie pamiętam co przy takiej konfiguracji jest trzecie, jeśli chodzi o oponentów do walki. A, monstro. Już walczyłem z dwoma monstro, więc tym bardziej mi to nie robi. Fuck. No, panie. Okej. Co tu na mnie czeka? Range up. A dobra, zaryzykowałem. Wziąłem tego pilsa. O Jezu, znowu. To już się robi nudne. Ale nakreśla mi pewien tytuł, nie? Na odcinek. Coś związanego z monstro, że są podwójnie i chyba trzy razy. Monstro. I to dwa razy. Oczy kobry. Okej. Mam dużo hajsu, więc będę teraz się bawić w filantropa. Jezu, nie... Co za frajer mały? Po co mi coś takiego dawał? Zaraz go rozwalę. Coś ty zrobił. Dobra, daję ci ostatnią szansę, nie? Luck up. Miał szczęście, że dał mi jakieś sensowne itemy potem, bo... Nim się wkurzył. Aha, weźmy sobie to.
O, jest boss. Kurde. Mój naśladowca. Dobra, mamy bezgłowego. To najpierw weźmiemy... No, mu rozwalimy głowę. A potem całą resztę. A, nie był jakimś problemem dużym. Kurde, to mi niby daje latanie, nie? Niby fajnie. Ale może jednak wezmę to. No Jezu. Okej, okay, była tylko jedna dłoń. Pozostałeś po matce. Dobra, szatan. Ja tutaj dealowałem z tobą bardzo dużo razy. I nie zamierzam więcej w tym odcinku tego robić. Idziemy rozwalić serducho. Zniszczmy ten organizm. W sumie mogłem iść na dół. No dobra. Fuck. Ci naśladujący nas przeciwnicy, którzy wyglądają jak my, czasami są, się wydają tacy banalni, ale to na niektórych planszach to rzeczywiście nie jest takie oczywiste. Okej, okay, to jest po prostu bomba, której ja raczej nie chcę. O, jest boss. Jest wejście do bossa. No i co? I ciśniemy wtedy, będziemy z nim walczyć. Całkiem sporo mu to zabiera. Okej, okay, to serce właściwie czasem się chowa, jak ci przeciwnicy wychodzą, ale czasami były takie sytuacje, że nie zważało zbytnio na to. Chyba, że mi się coś tutaj pomyliło, ale raczej... Raczej to tak zapamiętałem. O, jest git. Wiem, że jest wejście do szatana, ale nie. Ja na razie trzymam się tego, że chcę to serce rozwalić. Walka z szatanem jeszcze będzie miała miejsce, nie? Okej, okay, w co on tym razem się zmienia? A, okej, okay, dobra, w nic, po prostu się powiesi. To takie pozytywne. Głowa do góry, nie? I to dosłownie. Dobra, to co? Co nam się udało odblokować? Okej, okay, Solar System. Jezu, pamiętam ten challenge, to jest straszny challenge. To jest challenge, w którym ja nie mogę chyba strzelać. Tylko muszę bazować na tym, że wokół mnie jakieś muchy latają i nimi atakować. To jest strasznie upierdliwa rzecz. Kiedyś się w to pobawimy, ale ja nie obiecuję, że to będzie coś ciekawego. No dobra, to żegnam się z wami i do następnego.